Łosie lubią się wypasać na mazurskich łąkach. Tak sobie chodzą, jeden, drugi i tam już dali trzeci. Są bardzo ostrożne. Mają potężne uszy i potężne nozdrza. Bardzo dużo czują. Bardzo dużo słyszą. Ostatni, największy osłania. W środku jest jeszcze jeden. Z tyłu są. Łamią gałęzie. Łosie słychać w lesie. Za 500 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Witamy Mikołajka w sercu Mazur, sercu ryb. Thank you.
doświadczalnego ośrodka zarybieniowego Dgał, gdzie nasza sielawka miała cudowne warunki do tego, żeby urosnąć, żeby szybciej dorosnąć, szybciej osiągnąć większy rozmiar, wielkość swą i już żerować. To dużo, dużo daje i procentuje, żeby w warunkach naturalnych sobie o wiele bardziej poradzić, aniżeli wylęk, który no niestety jest jeszcze wylęgiem, albo jeszcze sielawka jest w ikrze. Ale już się lęgnie. A zobaczcie, tutaj już jest ponad centymetrowa ryba. Słońce powoli zachodzi. Dobry moment na zarybienia. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze, jak jest światło, nagrać zarybienie. Generalnie chodzi o to, żeby nie było tego światła. Ale żeby chociaż wam moment pokazać, to fajnie by było, żeby troszeczkę tej jasności jest. Zobaczcie na rozmiar naszej sielawki, którą widzieliście w poprzednich filmach w słojach. Minęło 4 miesiące. Ona była w obiegu zamkniętym. Celowo też, przez to, żeby szybciej dojrzała. Przez to, żeby ją podkarmić tutaj, w pięknym obiekcie, można by powiedzieć, zakładzie doświadczalnym, w zakładzie Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Który w ogóle produkcji ryb jesiotrowatych, i tutaj dojrzewała i dorastała nasza sielawka, która w tej chwili, tu już jest spuszczona woda, która w tej chwili jest odławiana na jeziora. Była dokarmiana na samym początku larwami Artemii, potem specjalnymi odpowiednimi granulatami, w zależności od jej wzrostu. No, czuję się rewelacyjnie tutaj, ale też zobaczcie, bardzo profesjonalna wylęgarnia. Pode mną jest jakieś jeszcze 4 metry chyba wysokości, gdzie woda spływa kupę zbiorników do prowadzenia wody, odprowadzenie ze specjalną siateczką. Żeby ryba nie odpłynęła razem z wodą. Super się czuję. No i teraz, przepraszam, z ilu słoi, ile było słojów? 2 słoje. Jeden słój, no tak. Tak, bo tego nie mogliśmy, nie? No tak. Takie działanie to było. Jeden słój, tak, to jest jeden słój. Czyli 100 tysięcy? Nie, to jest nie. Nie był pełen. Generalnie to w tej chwili mamy jakieś 50 tysięcy. Około 50 tysięcy. Jeden słój z jeziora, z tych kilkudziesięciu sielawek, które były złowione, dał 50 tysięcy na rybku już żerującego.
One są głodne teraz. Nie wiem, czy to będzie widać, ale one szukają pokarmu, ponieważ były specjalnie niedokarmiane na czas transportu. Jest to bardzo, bardzo ważne. I one się zachowują, jakby właśnie szukały pokarmu. To jest bardzo dobra oznaka, bo jak będą wpuszczane do jeziora, to również będą łaknęły tego pokarmu i od razu żerowały na planktonie. Będą szukały planktonu, żeby się pożywić. No i ten jeden słój był wsadzony do raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zbiorników. W tej chwili spuszczana jest woda ze zbiornika. Bardzo wygodne rozwiązanie. Stado sobie pływa. Fajne jest to. Zobaczcie, jak ładnie stado sobie płynie. Spuszczana jest woda ze zbiornika tak do połowy, do 1/4 i potem odławiana jest siatką i naganiana też do tej siatki taką siateczką, bo sielawka okazuje się jest bardzo, bardzo płochliwa. Zobaczcie, w jaki super sposób jest naganiana ryba do bardzo gęstego kasarka. Na moment ją troszeczkę podniesiemy. Mówię na moment, żeby nie przydusić ryby. Wsadzana do wiadra z wodą. Super jest ten sposób faktycznie. To jest bardzo dobry patent. Przez lata bezpracowane. No nie? Idealnie, to trzeba by mieszać i mieszać. Nie, nawet... Zwłaszcza w takiej rybie stadnej, gdzie ona... To nie jest problem o tyle, o ile, natomiast kwestia chodzi o to, że to jest dość delikatna, to jest ryba... No tak. To jej nie chcielibyśmy uszkodzić, tak? Dobra, długo mam. Dokładnie. Więc w miarę delikatny sposób nie gonić jej właśnie, żeby jej nie pouszkadzać. Stado sobie płynie, zatrzymywane jest
i w wodzie. Dobra, to ostatnie, to już... Zobaczcie, za trzema razami mamy od razu zaciąg. Plus, minus, ile tu jest teraz rybki? 120 tysięcy. 20 tysięcy małych sielawek trafia do worka. W zasadzie zawsze w wylęgarnictwie stosuje się podwójne worki. Woda oczywiście z tego samego obiegu. Do tlenu. Też trzeba uważać, żeby rurka nie była zamoczona w wodzie i w miarę patrzeć, jak powietrze, jak tlen się przesuwa, jak się zachowuje, żeby nie uszkadzać właśnie ryby. Bardzo mocno obwiązywane są te worki, ściągany potem jest ten węzeł taki trochę ku dołu. Na szczupaczkach widzieliście, w jaki sposób można obwiązać. Trzeba mieć tutaj bardzo dobrą wprawę, bo tu czas odgrywa istotną rolę. Już jest worek uszykowany, drugi uszykowany. To teraz zostały jeszcze kureczki. Trzeci. I reszteczki będą. Odławiane resztki będą teraz. Żeby trafiły do swoich koleżanek, siostrzyczek, braciszków. W jakiej temperaturze była? Tutaj była 12-13 stopni, kiedyś wydaje 17, to była chyba 2-3-krotnie większa. No ale niestety nie udało się w tym roku. Kilku przyczyn, ale no, nie mogliśmy grać, dlatego że z jednej strony chłodzimy ryby, a z drugiej no niestety przygotowujemy sandacze do tarła, więc one muszą przejść tą fazę schłodzenia. I no najbliższy termin tarła sandacza po prostu nam wypada, więc nie mogliśmy tej strony części obiegu podgrzać, bo to jest akurat niedzielone. Bo tu sukces polegał na tym po prostu, że była podgrzewana woda, że ona szybciej po prostu mogła sobie dorastać, dojrzewać, prawda? Tak, generalnie sielawe chcąc podchować jak najszybciej, jak najlepiej w obiegach zamkniętych, no to najczęściej podgrzewa się taką temperaturę mniej więcej 15-17 stopni, trzyma się w takiej temperaturze, ona fantastycznie wtedy rośnie, przyrasta, ma też całkiem niezłą przeżywalność. Natomiast no niestety myśmy nie mogli sobie na to pozwolić. Tym razem. Dobra, tu już myślę, że za wiele nie zawalczymy, więcej wody nie zejdzie. Czyli tak miała super warunki, tak? Bo gdzieś w około 13 stopni, tak? 12-13 stopni. Gdzie są to złe warunki? Tym bardziej, że no, jak widać, ona i porosła, i przeżywalność całkiem niezła była, bo to co przywieźliście tutaj, to była dość bardzo, znaczy to nikła ilość ikry. Nikła i taka sielawka też, umówmy się, całkiem nieduża, nie? W sensie
Ikra była, no powiem tak, no, rodzice nie byli doskonali, nie? O rodzicach tak nie do końca mogę mówić, natomiast pierwsza, to co, o czym rozmawialiśmy, że niestety samce się nie spisały. To co widać, to całkiem nieźle. No bardzo, nieźle bardzo żywa, bardzo zdrowa, w super kondycji ryba, która faktycznie widać, że szuka tego pokarmu i przez jaki czas była niedokarmiana już? Dwa dni. Dwa dni. Dwa dni z prostej przyczyny, że jeżeli przed transportem mamy rybę, zwłaszcza to jest niska temperatura, ona musi mieć czas, żeby strawić ten pokarm, który ma w sobie. Nie zanieczyszczać wody też oczywiście. Tak, bo jeżeli ona ma być do transportu, to ta woda musi być w jak najlepszych warunkach, ta ryba musi być w jak najlepszych warunkach przewożona, a jeżeli ona wydzieli amoniak, azot do wody, no to momentalnie może stać się duża krzywda. Proszę się przedstawić jeszcze widzom. A, Maciej Kwiatkowski, witam serdecznie. Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych. Stanowisko? Kierownik. Ostatnia partia ryb. Przygotowywana. No i zobaczcie, z tych kilkunastu sztuk udało się wyprodukować bardzo zdrową, żerującą, o wiele większą, czyli i przeżywalność jest również o wiele większa. Sielawe. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby podgrzać wodę. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na takie warunki, które tutaj mamy. Bardzo profesjonalne. Jeszcze z obsługą fachowców, też naukowców. No i większość wypuszcza sielawę w tej chwili właśnie jako wylęk. A tu mamy do czynienia już z narybkiem żerującym, który o wiele bardziej sobie poradzi w naturze, aniżeli taki mały wylęk, który jest narażony na naturalne niebezpieczeństwa. Tak jakby się urodził w naturze oczywiście. O ile by się urodził, o ile ikra i warunki panujące w jeziorze na to by pozwoliły. Rybka ładowana z transportu. Jedziemy właśnie z rybą po mazurskich stronach. Przepiękny mazurski zachód. Rybka z tyłu. Radka już znacie. Położna Radosława. I co, Radziu, jak teraz stan... No dobra, najpierw o sielawie, czyli najważniejszym jest moment wpuszczenia chyba wylęgu, tak? To jest coś, każdy co moment jest ważny i tak dalej, ale jest to teraz kluczowy moment, gdzie można całe starania się kilkumiesięczne rybaków, ideologów, pracowników, podchowalni i tak dalej zniszczyć właśnie w tym momencie. Zaprzepaścić, tak? Tak, zaprzepaścić. Czasami się ogląda na Facebooku zarybienia, gdzie na przykład tego szczupaka się tam na jednej plaży piaskowej 10 worków otwiera i uznaje się, że to było zarybienie, prawda? No w tym momencie jakby widać za oknami porę, że jest już wieczór się robi i tak dalej. Da, no. Jest to już diametralnie zwiększa szansę przeżycia tego materiału, który wpuścimy do wody do jutra, ponieważ wpuszczając to w dzień, to dajemy przepiękną po prostu stołówkę dla drapieżnika, typu oko i przede wszystkim i tak dalej. To jest, ryba będzie oszołomiona, jeszcze jest dzień, słoneczko, wszystko widać i tak dalej. W nocy z automatu dajemy, myślę, spokojnie 20% już jej więcej szans na dożycie jutrzejszego dnia.
Dokładnie. No i mamy sielawkę, która była trzymana w obiegu zamkniętym. Naszą sielawkę w idealnej sytuacji, bo mogłeś tutaj podchować ją w zakładzie doświadczalnym, prawda, gdzie można było podgrzać wodę, gdzie można było pod okiem specjalisty karmić ją, reagować natychmiast na różnego rodzaju rzeczy. Szybszy przyrost, niesamowicie, w zasadzie o 3 razy w stosunku do lęgniętej dopiero teraz sielawy. Oczywiście, teraz w obiegu otwartym, czyli w większości naturalnych. Polski dopiero teraz się kluje. Tak. Zaczyna się kluć dopiero materiał sielawy. Nie? Bociek, idzie, bociek, bociek. A my już mamy, jeżeli on żyje, to my też możemy. A my już mamy 2-3 centymetrową rybkę, więc jest to różnica po prostu. No zrobiliśmy wszystko, nie mieliśmy tego materiału dużo. Ale około 50. Około 50 tysięcy jest na pewno. Jest. 50-60 tysięcy jest, super. A jaka sytuacja generalnie w tej chwili jest na Mazurach, powiedz? Bo mamy zimę, taką tą z normalnych zim, taką naturalną, że tak się wyrażę. No tak, tak, no ale jeszcze dzisiaj padał śnieg. No, bo kwiecień plecie. Ale tak, ale wiosnę. Na niektórych jeziorach jeszcze jest pokrywa lodowa, prawda? Tak, cienka, ale jest. Szczupak wytarł się w części również pod lodem, tak, co też ma jakby znaczenie. Tak, po prostu lód zrobił się już na tyle cienki, że dał dostęp słońcu, światło, po prostu na płciznę doszło i szczupak już nie kierował się temperaturą, tylko po prostu długością dnia. I wiele gospodarstw w Polsce w tym roku właśnie w momencie, kiedy ruszyli na odłów tarlaków, tarlaki odłowili, ale już puste, nie? czyli szczupak rzucił ikrę, raczej ma małe szanse, ta ikra małe. Szczupak jest dość wrażliwy na zmiany temperatury, trze się bardzo płytko, dzisiaj mieliśmy przymrozek, jutro będzie przymrozek, więc to się wytarło na dniach teraz na 15-30 cm. Raczej ma, patrząc z mojego doświadczenia po wylęgarni, gdzie mi tak temperatura na naturalnej wodzie spadała, to było wręcz nic. Jeżeli jest spadek taki na przykład 5 stopni, to już jest krytyczne, tak? Dla tak, jeżeli w ciągu nocy spadnie i do 2, z 7 do 2, 3 stopni, to na wylęgarni kończyło się, to było widać 90%, ogólnie, że ta igra 2-3 dni się robiła martwa, nie? Więc patrząc na jeszcze to, falowanie, tak, jeszcze organizmy. Dokładnie, więc płodność jest duża, ale zapłodnienie, procent zapłodnienia, do tego dodając te negatywne czynniki, jakim jest właśnie ten mróz i inne organizmy, to ten pierwszy szczupak właśnie, kiedy takie jest załamanie pogody, na taki mróz jest mała szansa powodzenia. Ten sukces rozrodczy uznał za słaby, po prostu, nie? Bardzo słaby, nieudany. Może dlatego też ten szczupak, nie ten sam, tylko po prostu większe, z głębszych jezior i tak dalej, dwukrotnie podchodzą, znaczy nie dwukrotnie, tylko najpierw podchodzą te, które żyją płyciej, szybciej temperatura i światło dopada, i później podchodzą do miesiąc później te większe, które wychodzą z głębszych, tak, i w tym momencie może tak natura się broni, trzyma gatunek, bo że on może się utrzymać, prawda? Bo raz, że silniejsze ryby, drugi raz, że bardziej doświadczone, tak. Trzeci raz, że materiał genetyczny też jest jakby mocniejszy. I trafiają w lepsze warunki i dla rozwoju ikry, i dla rozwoju wylęgu, bo jak podchodzą później do tarła, już jest cieplej i tego planktonu jest więcej, naturalnego pokarmu jest więcej. Już mogą wszystko zwiększa szanse na wylęgu płotki, na to, że te potomstwo osiągnie, chociaż dwie sztuki osiągną dojrzałość płciową i zostawią kolejny materiał, prawda? No i teraz w zasadzie mamy wiosnę, czyli intensywny, bardzo, bardzo intensywny, wzmożony okres dla ichtyologów, dla gospodarstw rybackich, prawda?
Kiedy byłeś w domu? Dom przyjechał do mnie. Ale rodzina ostatni raz, kiedy byłeś w domu? O, chyba miesiąc temu. Na święta nie udało się? Nie, no na święta przyjechała rodzina do mnie, żeby... I tak i spędziliśmy święta na... W Lęgarni. Tak. W lewo. Dziennie czasami... Dziennie to może złe określenie. No, bo dzień potrafi się zmienić w 3 dni, nie? No właśnie. Czyli... No jest to praca ciągła. Ciągła. Ciągła, nie ma co mówić. Albo ma się też... osoby, którymi można zastąpić pewne procesy, ale to też musi być wdrożona ta osoba i tak dalej, czyli jakby klon drugiego człowieka. Tak. Więc to nie jest takie łatwe, że pójdzie się na zmianę, ktoś inny będzie pilnował i tak dalej, i tak dalej. No nie, no lepiej, żeby ta sama osoba... Pewna jakaś tam wiedza, albo pewien zakres obowiązków pojony i no odpowiedzialność. Przy rybach mamy to, że ryby nie krzyczą, że coś się dzieje źle, nie? I tak dalej. Dzieci krzyczą, boli mnie, jest... Ryby nie. Tutaj trzeba być po prostu na miejscu. Przede wszystkim czynnik ludzki jest podstawą sukcesu jakiegokolwiek przy rybach. No i żyć z tymi rybami, tak? Bo jakby od samego początku, jeżeli ktoś pilnuje tych ryb i tak dalej, to dokładnie wie, jaka partia ryb, tak, w jakiej jest kondycji. Dokładnie. Jakie etapy przeszła, kiedy że przypuśćmy... Kiedy zacząć jeść, Tak. Więc to nie da się tego czasami nawet przekazać drugiej, dokładnie też tak samo doświadczonej osobie. Oczywiście w pewnych partiach i też, owszem, karmienie czy tam inne rzeczy. Na to tak. Zwracać uwagę bardzo. Przyjechaliśmy od jezioro. No jakoś filmu nie będzie. Dobra, jeżeli chodzi o światło. Ale to nie o to też chodzi, bo właśnie chodzi o to, żeby było jak najciemniej ze względu na to, żeby narybek nie był zjedzony przez organizmy, które czyhają tylko na takie małe rybki. To jest podstawa, żeby faktycznie zarybić skutecznie jezioro. Rozprowadziliśmy worki po jeziorze, żeby temperatura doszła do temperatury zbiornika. Jakiś czas już tu stoimy. Możemy się jeszcze troszkę odwrócić? Jakiś już moment tutaj jesteśmy. Jaka tu jest głębokość? Około 10 metrów. Około 10 metrów. Idealne warunki do tego, żeby wypuszczona sielawka zaraz się uformowała w stado. Jeszcze trochę, żebym miał tam. Jakby pływa ładnie. Radek pierwsze worki przeciął. Sielawę nie musimy. To już widać taką rybę, nie? Zarybiać tak jak szczupakiem, rozprowadzając ją po brzegach, gdzie jest jego środowisko. Środowisko sielawy jest w toni. Ale faktycznie widać. No. Ale się błyszczy. Fantastycznie. Poproszę trochę światła tutaj. Może ale to... zachowuje się dobrze. No, ale jest. No i teraz zobaczcie w dzień takie coś zrobić, nie? No to z wszystkich stron jest to wybrane. Poproszę jeszcze światła tutaj na jezioro. Z góry ptaki, z dołu ryby. Już kurczę, nie widać, szkoda. A będzie może przy następnych. Ale fajnie, bo faktycznie w ławice się formuje. Tak, tak, tak. To jest ryba typowo ławiczna. Ławicowa, to bym się powinno tutaj powiedzieć. Tutaj na tym jeziorze kilka lat temu zarybiałem sieją, która była już bardzo długo przetrzymywana w basenie.
sztucznie podchowywana i tak dalej, to jak cztery worki żeśmy wypuścili z czterech basenów, to centralnie przez jakieś 30 minut każdy worek się kręcił w ławicy tak, bo tak był nauczony po basenie. Aha, poważnie. Rozumiem. No z Marcinkiem żeśmy zarywali, coś niesamowitego. Taką wytworzyły sobie, tak, taką nie, no, tak były odśrodkową... Przez pół roku przyzwyczajone, że pływają w kółko, normalnie taką siłę odśrodkową rodziną, sobie tak wytworzyły, żeby zaczął worek cztery baseny dookoła się kręcić. Przy łódce, nie? Niesamowite. No. Kolejny worek. Ta temperatura wody i tak była schładzana już na węgarni, tak? Tak, tak, od dwóch dni. Od dwóch dni. Powolutku z tych 12-13 stopni, tak? Z 16. Z 16 nawet. Z 16, mhm. Ale nie, on mówi, że nie dało chyba się do 16, że tam jakieś tak, bo stado, około 14. Bo tarlaki się... mają, no, sandacze, więc około... też by hale nagrzały, dodatkowo ta woda na tym obiegu cieplejsza by dogrzewała hale, tak. A im zależy, żeby było chłodniej, nie? Zimno dla sandaczy. O, teraz będzie widać. No i zobaczcie, po 5 miesiącach pracy wypuszczana jest sielawka do natury. W niezwykłej kondycji, nie? Ona my aż jestem zdumiony. Ale cudownie. Cieszę. Cieszę, naprawdę cieszę. Zobaczcie, jak się formuje ławica. Taki już instynkt ławicowy ma. Zresztą było to widać przy łapaniu jej, że bardzo trudno ją złapać w siatkę. Fajnie widać. Super. Próbuję jeszcze zdjęcie zrobić, jak nagrywam. Niesamowite. Bąka słychać, tak? Dobrze mówię? Dobrze słyszę? Bąk, no. Super. Formacja łowicy jest doskonała. Są badania, które mówią, że kilkunastokilometrowe ławice śledzi czy sardyn, jeżeli napotkają plankton, to potrafią z tej grupy, gromady utworzyć taki rząd po prostu linii, żeby wszystkie miały dostęp do pokarmu, który znajdą, żeby jak te pierwsze po prostu by zjadły, to już tamte niestety no nie nakarmiłyby się. Te pierwsze by były zawsze najsilniejsze, największe, a te w środku nie miałyby dostępu do pokarmu. Tak samo reagują przy drapieżniku. Nie myślą, obserwują jedna drugą, działają linią naboczną,
działają instynktami. Jedna jak się poruszy, to druga skrajna rybka również wykona w sekundzie zwrot, żeby uniknąć spotkania z drapieżnikiem. Nawet Merlin, jak już jest przecież w środku w ławicy, to już ma małe szanse, prawda? On musi się rozpędzić jednak z impetem, tym dziobem. To do zobaczenia dziobem, za 3 lata, swoim. Tym sielawką można powiedzieć. Uszkodzić, bo jak już jest w środku ławicy, to nie ma szans, żeby ruszy się leciutko i... Nie wie, co się dzieje. I no też, no. Też potrafią właśnie celowo... zmylić. Tak, zmylić. To już wszystkie worki? Tak. No i tym miłym akcentem, tym miłą, w otoczeniu miłej atmosfery, zobaczcie, no już zachód słońca to nie jest, ale jeszcze pozostałości. Temperatura jak w styczniu. Serdecznie dziękujemy Wam, widzom, za obejrzenie serii odcinków o sielawie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować patronom, których wymienię w opisie, za pomoc, za wsparcie, żebym mógł więcej nakręcać takich odcinków, żebym teraz obecnie miał na środki też na sprzątanie brzegów Warty. Zapraszam wszystkich serdecznie zainteresowanych do wsparcia na profilu Patronite Ratuj Ryby. Zobaczcie, jakie tam są projekty. Zobaczcie, w czym też Wy możecie uczestniczyć. Będziecie dodani do specjalnej grupy, w której uzyskacie też informacje, że można na przykład uczestniczyć w takim zarybieniu, jechać do wylęgarni lub też brać udział w różnego rodzaju projektach. Albo wskazać szkołę swojego dziecka, które zostaną przeprowadzone bardzo ciekawe zajęcia ekologiczno, ichtiologiczno, biologiczne, traktujące o zdrowiu płynącym z natury. Serdecznie Wam wszystkim bardzo dziękuję. I pozdrawiamy z Mazur. Do których no już niedługo trafi kilka milionów sielawek. Skręciłem materiał tam w gospodarstwie. No, mają ze 30 słojów. W każdym po około 100-200 tysięcy, ale też jeszcze mają sielawę. No. Już się, dopiero się lęgnie właśnie, nie? Tak. Na obiegu otwartym. Naturalnym, na tak, naturalnej tak, wodzie. Tak, tak. Także natura się będzie cieszyła, populacja sielawek się będzie cieszyła. Smakosze również. Obyśmy zdążyli pomóc tej przyrodzie w odbudowaniu się i potem cieszyli się wszyscy z tego wspólnego sukcesu. Pamiętajmy o tym. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję wszystkim za komentarze, za subskrypcje. Subskrybujcie, słuchajcie kanał. Zapraszajcie znajomych. Może macie jakieś fajne zapytania, w ogóle jakiekolwiek zapytania. Może jakieś projekty, może jakiś gatunek, o którym byście chcieli się dowiedzieć. Serdecznie zapraszam. Thank you.
jeszcze raz pozdrawiamy z Mazur, dziękując za uwagę i wasze komentarze dotyczące serii Sielar. Wracam po czterodniowej, kurczę, ciężkiej pracy, wdzięcznej oczywiście i fajnej, ale po kilkanaście godzin dziennie na dworze, w bardzo szybkim tempie, szczupak to w ogóle jak taśma, od rana do późnego wieczora pobieraliśmy ikrę, w ogóle czapki z głów dla całej ekipy tutaj rybaków przede wszystkim, którzy traktują i swoją pracę bardzo poważnie i bardzo szanują swoją pracę, a także bardzo szanują ryby. Cieszy mnie, że mogę spotykać też takich ludzi właśnie, którzy nie tylko idą do tak zwanej roboty, ale idą do, wykonują to z pasją. Interesują się, wieczorami przyjeżdżają, pytają w ogóle, co się dzieje, jak się czuje ryba na bieżąco, naprawdę tym cały czas żyją. Także czapki z głów dla rybaków z gospodarstwa rybackiego Mikołajki i czapki z głów dla samego gospodarstwa rybackiego w Mikołajkach, które to udostępniło mi swój obiekt i swoją wiedzę zdobywaną przez szereg lat doświadczeń, po to, żebyście mogli zobaczyć materiał i poznać te wszystkie tajniki, zasady. Super. Mam zaproszenie jeszcze na sandacza, więc sandacza też nakręcimy. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować patronom za wsparcie, za siódemki, siedemnastki, dwudziestki, siódemki złotych i więcej, które wspierają ten kanał, wspierają takie filmy właśnie, takie działania. Ja jeszcze nie wydawałem środków zmagazynowanych czy zebranych w programie Patronite od was, kochani patroni. Chciałbym je zostawić na najważniejszą dla mnie i najbardziej kosztowną akcję sprzątania brzegu Warty od źródeł do ujścia. Na ten moment brakuje mi kilkudziesięciu tysięcy, żeby to zorganizować tak samo, jak było to zorganizowane w zeszłym roku. Niestety bardzo dużo dostałem odmów na ten moment. Jeszcze będę szukał, więc te środki chciałbym przeznaczyć na sprzątanie brzegu Warty. Ale serdecznie i naprawdę z serducha chciałbym podziękować przede wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, którzy wspierają pozostałe moje działania. Zobaczcie na Patronite Ratuj Ryby, co można wesprzeć, jakie tam są projekty, które mogę z wami wspólnie razem zrealizować. Mam nadzieję, że będzie taka sytuacja, kiedy z patronem odwiedzimy jakąś wylęgarnię albo gdzieś się wybierzemy na akcję. Zobaczcie zresztą, jakie tam są. Będę wam pokazywał jeszcze ostatki Mazur. Jakie tam są projekty. I z serducha naprawdę wam dziękuję i zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wsparcia innych, do komentarzy. I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące konkretnego zagadnienia, które by trzeba omówić, to również będę starał się albo nagrać live'a, albo spotkać może z jakimś ichtiologiem. Zobaczymy. Dajcie znać, jakie treści was jeszcze by ich chętnie interesowały, albo jakie tarło chcielibyście zobaczyć. No i patroni też dajcie znać,
gdzie ze mną chcecie jechać. Zmęczony jestem niesamowicie, ale jestem zadowolony. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobają te filmy.